Hej, tu Zosia Kępińska, Empathy Here and Now. A to jest czwarty odcinek mojego podcastu. W poprzednich trzech odcinkach mówiłam o rodzicielstwie bliskości i zastanawiałam się, czy ten czwarty odcinek również poświęcić jakiemuś kawałkowi z rodzicielstwa bliskości, ale zdecydowałam, że dzisiaj zrobię trochę inną rzecz i temat będzie inny. Okej. Pracuję jako trenerka komunikacji empatycznej i pomyślałam sobie, że może byłoby fajnie wyjaśnić trochę, co to jest ta komunikacja empatyczna i w ogóle skąd taki pomysł. Pomysł pojawił się już jakiś czas temu, a zainspirowało mnie podejście, czy też inaczej styl bycia, który nazywa się porozumieniem bez przemocy, czyli non-violent communication. To jest taki sposób na komunikowanie się z innymi i też ze sobą samym, który został stworzony, opracowany przez pana Marshalla Rosenberga i który to jest, już szeroko teraz promowany w świecie przez trenerów NVC, certyfikowanych trenerów NVC, a także osoby, które certyfikowanymi trenerami nie są, ale gdzieś tą wieść o porozumienie bez przemocy niosą w świat. I ja właśnie należę do tej drugiej grupy. Nie jestem certyfikowanym trenerem NVC. Natomiast uczyłam się, miałam tę przyjemność uczyć się od certyfikowanych trenerów NVC. Też oczywiście wcześniej jeszcze poznałam porozumienie bez przemocy jakoś z książek Marshalla Rosenberga. I wtedy już coś tam zaskoczyło i stwierdziłam, że to jest to, co ja chcę w komunikacji mieć, co ja chcę robić i czego się ciągle uczę. To tak w skrócie. Więc ta komunikacja empatyczna, którą mam na myśli, kiedy mówię, że jestem trenerką komunikacji empatycznej, jest właśnie tak bardzo, bardzo mocno inspirowana tym porozumieniem bez przemocy, chociaż też czerpię z innych źródeł, na przykład właśnie z nurtu rodzicielstwa bliskości, z koncepcji pozytywnej neuroplastyczności według Ricka Hansona, o której tam opowiem pewnie w którymś z odcinków. Okej, no ale co to jest w takim razie ta empatyczna komunikacja? Jak ja bym to nazwała, jak ja bym to zdefiniowała? Słuchajcie, to jest taka komunikacja, która bierze pod uwagę człowieka ze wszystkim, co w nim jest żywe, z jego uczuciami i potrzebami. Komunikacja, która nie ocenia, nie interpretuje, która nie słucha takich podszeptów, krytykę czy sędziego, tylko jest ciekawa. Czyli ja, wybierając komunikację empatyczną, wybieram taką ciekawość. Jestem ciekawa drugiego człowieka i tego, co u niego i jak mu jest, i co się kryje pod tym, co mówi, co się kryje pod tym, co robi. To jest taka komunikacja z intencją szczerego, autentycznego kontaktu. Nie? Czyli to nie jest komunikacja, w której ja chcę jakoś wpłynąć na drugą osobę, więc wykonuję różne takie sztuczki komunikacyjne, żeby coś osiągnąć, tylko naprawdę zależy mi na kontakcie. Chcę usłyszeć i zobaczyć drugiego człowieka i sama bardzo pragnę tego, żeby też mnie zobaczono i usłyszano. To jest taka
komunikacja, gdzie też mam takie zaufanie, że możemy znaleźć takie miejsce, taką przestrzeń, gdzie nasze potrzeby mogą zostać wysłuchane, że możemy się po prostu spotkać w takim miejscu, gdzie nikt nie będzie musiał rezygnować z siebie i z tego, co teraz jest dla niego ważne. To jest takie zaproszenie drugiej osoby do mojego świata. Nie to, że się spotykamy w pół drogi, tylko ja Ciebie zapraszam teraz do mojego świata i otwieram się przed Tobą i pokazuję Ci, co jest u mnie. A jeśli Ty chcesz, to ja potem chętnie przyjdę do Twojego świata i poprzyglądam się, jak jest u Ciebie, poobserwuję, posłucham, będę. Obecność. Taka prawdziwa obecność w kontakcie z drugą osobą, nie? Że nie słucham Cię, bo czekam, aż skończysz, tylko słucham Cię i jestem tu i teraz z tymi słowami, z tym, co chcesz mi o sobie przekazać. To tak jakby na chwilę, na ten czas, kiedy Ty mówisz, kiedy Ty się otwierasz, to ja gdzieś tam staram się, to trochę jak w medytacji, odganiać jakieś tam myśli, które się pojawiają, albo może nawet nie odganiać ich, pozwolić im płynąć, ale nie zwracać na nie uwagi, tylko jestem dla Ciebie, nie? Słucham Cię teraz, widzę Cię, jestem dla Ciebie, a to, co mi krąży po głowie, to gdzieś tam za tym nie idę. Także to jest dla mnie ta komunikacja empatyczna, z takiego naprawdę miejsca, że ja chcę porozumieć się, chcę kontaktu autentycznej, takiej autentycznej, prawdziwej, szczerej relacji, nie? Gdzie możemy być zauważeni, usłyszeni właśnie z tym wszystkim, co w nas jest. I z takim zaufaniem, że ja się mogę otworzyć przed Tobą z tym, jak mi jest, i Ty się możesz otworzyć z tym, jak jest Tobie, i że będziemy w tym bezpieczni. No, to jest chyba to. Tak jeszcze sobie myślę, bo mówię to sobie z głowy teraz i myślę, czy tu jest jeszcze jakiś kawałek, który woła o to, żeby o nim powiedzieć. Empatyczna komunikacja, kiedy o tym myślę, to mam też duży taki fokus na taką empatię dla siebie. Że to nie jest tak, że ja tylko teraz jestem dla drugiej osoby, ale ta komunikacja empatyczna to jest też to, w jaki ja sposób myślę o sobie, jak ja mówię do siebie, jak ja mam kontakt ze sobą, nie? Bo tak samo jak oceniam inne osoby, to tak samo mogę oceniać siebie. Mogę sobie jakoś dowalać, nie? Coś robić takiego, co kompletnie mi nie służy, nie wspiera mnie i wtedy też jest mi trudniej, zdecydowanie trudniej wyjść do takiego prawdziwego kontaktu z drugim człowiekiem, jeśli ja nie potrafię najpierw złapać tego kontaktu ze sobą i gdzieś siebie zobaczyć i usłyszeć i się sobą zaopiekować. Empatyczna komunikacja. A ta empatia, w ogóle słowo empatia, nie? To jest takie duże słowo. I nie chcę teraz jakiejś rzucać takiej definicji, ale dla mnie to jest właśnie ta taka żywa, autentyczna obecność. Takie otwarcie uszu i oczu z taką naprawdę szczerą ciekawością na drugiego człowieka i to, jak u niego jest. Nie? I teraz, kiedy sobie ktoś mówi, ok, ja chcę przyjść na taką sesję, chcę przyjść na taki trening empatycznej komunikacji, to co ja muszę? Nie? Jak już się tego nauczę, to co ja muszę? Nie musisz nic, bo też bym chciała, żeby to było takie jasne, że naprawdę super jest złapać sobie takie coś, że nie robimy empatycznej komunikacji, bo musimy, nie? Tylko widzimy po prostu w tym jakiś taki zasób, taką jakość, że nas tam ciągnie w to, nie? Że chcemy za tym iść, że widzimy w tym sens, a nie, że musimy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że czasami nie mamy w ogóle zasobów i przestrzeni na to, żeby wejść w taką komunikację empatyczną. I to jest też okej. I nawet wtedy można z tego wybrnąć z poziomu komunikacji empatycznej,
Czyli dać taki komunikat: słuchaj, nie mam teraz zasobów, nie? Nie mam teraz siły, nie mam teraz przestrzeni na to, żeby jakoś ciebie wysłuchać, ogarnąć to, co u ciebie. Że potrzebuję się zaopiekować najpierw sobą. Zobaczcie, taka odmowa, jakby takie szczere powiedzenie nie drugiej osobie, ale też z miejsca takiego, że słuchaj, ja się otwieram z tym, nie? Że tak mam. Też mi się przypomniał taka rzecz, że zobaczcie, na przykład ktoś potrzebuje się wygadać i teraz ja sobie siedzę naprzeciwko i ja chcę tej osobie dać empatię, nie? I ja do pewnego momentu rzeczywiście mam to, że mam taki fokus i jestem tam obecna i słucham i w pewnym momencie ja się z tego jakoś wyłączam, że tego mi się robi za dużo i gdzieś ja po prostu jakoś odlatuję i czuję, że jakoś mnie to przygniata, przytłacza, to myślę sobie, że w duchu komunikacji empatycznej jest powiedzieć tej osobie: słuchaj, wiesz co, potrzebuję się teraz zatrzymać na chwilę, bo czuję zmęczenie, nie? I chyba już teraz nie mam po prostu więcej przestrzeni na to, żeby dalej tego słuchać, a chciałabym tak jakościowo ciebie słuchać, a nie siedzieć tylko naprzeciwko ciebie i przytakiwać, a jednocześnie być gdzie indziej, ale naprawdę chciałabym dać ci taką moją szczerą uważność, nie? Zobaczcie, że może też, żeby się nie zapędzić w to, że ja teraz mówię sobie: o Boże, ja muszę empatycznie słuchać i siedzę i po prostu, wiecie, wytężam siły, ale to jest takie na zewnątrz, nie? Bo w środku ja nie mam w ogóle kontaktu z tą osobą, jakoś ja jak gdzieś jestem wyłączona, żeby się po prostu nie zafiksować na tym, że to jest jakaś, że za tym idzie jakieś muszę, nie? Tylko właśnie zostać też w kontakcie ze sobą. O, i więc jak mówię o sobie, że jestem trenerką komunikacji empatycznej, to mam na myśli właśnie taką komunikację, nie? I komunikację, tak jak już mówiłam, nie tylko z innymi, ale ze samym sobą po prostu. Taki kontakt. O, jest dużo takich też przeszkadzaczy w empatii, ale o tym powiem już w innym odcinku, czyli takie rzeczy, że może się wydawać, że jak to dajemy drugiej osobie, która się nam zwierza z czegoś, mówi nam o czymś, to musimy jej dać to i to i to i to. To są takie konkretne rzeczy, które myślę, że ludzie robią nieraz. A one mogą bardzo przeszkadzać w takim empatycznym kontakcie, ale o tym będzie innym razem. I teraz jeszcze sobie patrzę, myślę sobie, czy coś jeszcze jest, co chciałabym powiedzieć, żeby jakoś trochę wyjaśnić Wam, co to właściwie znaczy ta empatyczna komunikacja. Myślę, że tak jak już powiedziałam, ale to jest warte podkreślenia, że tutaj taki mega, mega ważny jest fokus na intencję, z jaką ja przychodzę do tej drugiej osoby, z jaką ja w ogóle intencją coś mówię, z jaką intencją ja chcę tej komunikacji, nie? Więc dla mnie jakby kierując się tą filozofią porozumienia bez przemocy, to tą intencją jest po prostu kontakt. Nie przekonanie kogoś do swoich racji, nie osiągnięcie czegoś, nie to, że ktoś teraz spełni moją prośbę, czy takie, wiecie, zawoalowane, ładnie ubrane żądanie, ubrane w prośbę, nie to, że teraz ktoś się zmieni, nie? Tylko intencją jest kontakt. I myślę, że jak już ten kontakt jest, to potem można bardzo wiele rzeczy budować, ale jak go nie ma, to inne też jakości się nie pojawią. Takie mam przekonanie. I teraz tak, to co mówiłam, że nie musisz, żeby nie robić tego z miejsca, że muszę, tylko znaleźć w sobie taką odpowiedź,
dlaczego ja to robię, nie? Właśnie, że intencją jest kontakt, ale co mi to daje, że co ja chcę, że dlaczego ja chcę ten kontakt, nie? Może sobie pomyśleć właśnie, jakie moje potrzeby może to zaspokoić, nie? No i też, że nie zawsze się to udaje, nie? I że czasami nawet już może być tak, że nam się nie uda nawet powiedzieć, słuchaj, nie mam teraz przestrzeni, tylko pójdziemy w ogóle w coś nieempatycznego. I co wtedy? Koniec. Nie, właśnie nie. I po prostu, nie, tak się dzieje. Nie zawsze jesteśmy... Nie zawsze po prostu mamy siłę, nie zawsze mamy zasoby, nie zawsze mamy narzędzia, nie zawsze mamy chęć nawet. Ej, nie zawsze mamy chęć iść w empatyczny kontakt. Akurat tak mamy, nie? Po prostu. Żeby wybierać tą empatyczną komunikację, nie? I to jest też okej czasami, że tak jest. I tutaj nadal możemy zrobić dla siebie coś takiego, żeby później siebie za to nie oceniać i sobie nie dowalać, tylko powiedzieć, no, było mi trudno, zamiast komunikować się empatycznie, zamiast porozmawiać z kimś tak nieoceniająco, to ja poszłam w coś zupełnie innego, co wiem, że mnie nie wspiera i wiem, że nie wspiera tej relacji, no, ale nie potrafiłam inaczej. To sobie będę teraz ćwiczyć, praktykować. Następnym razem może zareaguję inaczej, nie? Z taką łagodnością też dla siebie. Okej. To tyle na dziś. Dzięki serdeczne. Zofia Kępińska, trenerka empatycznej komunikacji. Empathy Here and Now. Cześć.